Witam serdecznie, Artur Hamoncik, firma Budowlana Woźnia, moim gościem. Witam serdecznie wszystkich. Artur, wytopali ciebie, bo jesteś mniej spocony, ładnie ubrany, uczesany. Zgadza się? No, powiedzmy, że tak. Kontynuujemy. Pokonuje cię dzisiaj Brzozno, tak już całkiem na poważnie i teraz trzeba powiedzieć, że to był fantastyczny mecz w waszym wykonaniu. Tak jak ci powiedziałem Greensom, że najlepszy mecz w ich wykonaniu w ciągu tych 10 kolejek, to ja dzisiaj to, co zobaczyłem w waszym wykonaniu, no to powiem szczerze, że najlepszy mecz, przynajmniej moja opinia, w tych 10 kolejkach. Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. No, chłopaki zagrali dzisiaj super mecz i w obronie, w defensywie wszystko grało. No, a z przodu tak samo no, strzały były akcje oskrzydlające. No super, super, naprawdę. Wyszedł im mecz tak jak to powinno wyglądać. Jak to się stało, że przychodzicie przed meczem tacy niepewni? Co to będzie? Przerwa była, jak to poskutkuje? A tutaj się okazuje, że prawdopodobnie, być może, przerwa pomogła, bo naprawdę dzisiaj chodziliście jak szaleni. Brzezna dzisiaj musiała się bardzo obiegać, żeby was gdzieś tam, kurczę, przewyższyć, ale to się im nie udawało za bardzo. Znaczy nie do końca jest to prawdą, bo w sumie my graliśmy już, znaczy rozegraliśmy te mecze pucharowe, także w jakiejś grze byliśmy, chłopaki z Brzeznej, no oni byli tak jakby mieli większy przestój, my już w tamtym tygodniu coś graliśmy. No i może to zaprocentowało, bo w sumie te mecze ćwierćfinałowe w pucharze nie do końca wychodziły nam tak, jak sobie byśmy to wyobrażali, tak jakbyśmy chcieli sobie to wyobrażać, ale najważniejszy był tam awans, wiadomo. No i dzisiaj pokazaliśmy to, co chyba powinno to wyglądać, tak? I przemy do przodu, żeby to wygrać. Nawet głosy dzisiaj było, że gdzieś tam dumnie myślicie o Ekstraklasie. No z tego, co pamiętam, to chyba po dzisiejszym zwycięstwie mamy lidera teraz, więc miejmy nadzieję, że już go nie oddamy do końca i zrobimy na pewno wszystko, żeby tak było. Walczyk oczywiście ma jedno spotkanie mniej, więc ma taki mały handicap. Ale wracając do tego spotkania, dzisiaj Brzezna postawiła też bardzo duże warunki. Tak naprawdę oni dzisiaj nie potrafili w ogóle sprostować waszego tyłu, bo ta obrona dzisiaj to zagrała no, wręcz kapitalnie. No to był klucz do zwycięstwa, ta gra defensywna, bo wiadomo, Brzezną już trochę znamy, wiadomo, że to jest bardzo fajna drużyna i grają, lubią grać ofensywną piłkę, strzały tak samo z daleka, Kasper miał tam kilka problemów z kilkoma strzałami, ale no głównie to faktycznie ta nasza gra defensywna, bo jedynie mogli spróbować strzelać z daleka, bo tak to tutaj z tyłu to mieli bardzo ciężko, żeby się przebić przez naszą defensywę. I ostatnie pytanie, pierwsza liga widać, że jest mocna. Wy swoim przykładem pokazujecie, że potraficie grać fantastyczne spotkania na dwóch frontach. I w pucharze awansując do półfinału i w tej pierwszej lidze awansując na pierwsze miejsce w tabeli. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to tak jak na hali, gdzie też braliśmy udział we wszystkich możliwych rozgrywkach i później troszkę brakło, minimalnie trochę brakło. Już pod koniec nie mieliśmy tak, nie byliśmy takiej werwy do gry, ale miejmy nadzieję, że teraz się to skończy inaczej. No i w pucharze powalczymy z Sylwią, miejmy nadzieję, że uda nam się powalczyć, a ligę no, mierzymy najwyżej jak się da, więc celujemy w awans. Tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.